W tym materiale zapoznasz się z procedurą automatycznego strojenia instalacji gazowej dostępnej w zakładce Kalibracja Auto Setup skrót klawiszowy F6. Możesz się tam dostać z głównej strony programu Status F1 poprzez wciśnięcie przycisku Strojenie Automatyczne F6. Jeśli interesują Cię informacje, o których mówimy w Akademii KME, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. Pamiętaj, najeżdżając na poszczególne opcje, znajdziesz dodatkowe opisy w tzw. dymkach. Zakładka Auto Setup umożliwia automatyczną konfigurację i kalibrację sterownika gazowego. Procedurę autosetapu należy przeprowadzić przy temperaturze reduktora większej niż 50 stopni Celsjusza. Poniżej tej temperatury wyświetli się stosowny komunikat. Zaleca się również aby przeprowadzić autosetap w stabilnych warunkach pracy silnika i bez aktywnych systemów mogących zauważalnie wpływać na czas wtrysku, takich jak nawiew klimatyzacja. Ogrzewanie foteli, kierownicy, szyb. Należy unikać także kręcenia kierownicą oraz zmiany biegów, szczególnie w skrzyni automatycznej. Przed rozpoczęciem procedury autosetup należy ustawić podstawowe wymagane parametry w zakładkach: parametry 1, parametry 2. Zakładka Direct przeznaczona jest tylko dla samochodów z tryskiem bezpośrednim. Pamiętaj, Zalecane jest wpisanie ustawień fabrycznych przed rozpoczęciem procedury autosetupu. W zakładce Parametry 1 znajdziesz blok OBD, dostępny tylko dla sterowników z modułem OBD, czyli sterowników KME Nevo SkyJet OBD, JetExpert, Max Direct. Program po naciśnięciu przycisku Wykryj sam rozpoznaje protokół CAN, a następnie umożliwia połączenie się ze sterownikiem OBD. Program umożliwia również ręczne wybranie protokołu oraz sposób łączenia z modułem OBD. Kolejny blok określa charakterystyczne cechy silnika, opcje silnika, w których został zamontowany sterownik gazowy, takie jak tryb Chemieco, Turbo, Valvetronic czy funkcja Start-Stop. Następny blok pozwala na wybranie liczby cylindrów. Pamiętaj, za pomocą rozłącznika cylindrów możesz dokonać procedury diagnostycznej prawidłowości podłączenia wtryskiwaczy benzynowych. Blok sekwencja zapłonów pozwala na wykrycie sekwencji zapłonów w waucie. Pamiętaj, właściwa sekwencja zapłonów jest bardzo istotna dla sterowników Nevo Sky Direct. Ostatni blok pozwala przypisać poszczególne kanały cylindry do banków. Pamiętaj, dla silników dwubankowych konieczne jest przypisanie cylindrów do właściwych banków. Po naciśnięciu przycisku dalej przechodzimy do zakładki parametry 2. W tej zakładce mamy możliwość wyboru rodzaju paliwa gazowego LPG lub CNG, wybranie sterowania zamontowanych tryskiwaczy gazowych oraz sposobu podłączenia przewodu obrotów. W bloku przeglądy możesz ustawić kolejny przegląd instalacji gazowej. O fakcie konieczności wykonania przeglądu poinformujecie sterownik gazowy poprzez dziesięciokrotny sygnał dźwiękowy przy przełączeniu się instalacji gazowej na gaz. Pamiętaj! Tak zwany zerowy, bezpłatny przegląd instalacji wykonywany jest po tysiącu kilometrów. Kolejne płatne co 10 000 kilometrów lub jeden rok. Informacje o samochodzie i warsztacie. Przed wykonaniem procedury autosetup należy wpisać podstawowe informacje o pojeździe, takie jak moc, pojemność, rozmiar, zamontowanych dysz, rok produkcji oraz informacje o warsztacie. Zakładka Direct przeznaczona tylko dla samochodów z bezpośrednim wtryskiem. Zakładka ta oferuje możliwość wybrania rodzaju emulacji wtryskiwaczy benzynowych oraz określenie wyzwalania wtryskiwaczy gazowych. W tej zakładce mamy również możliwość wybrania stosownych emulacji. Za pomocą narzędzia rozłącznik wejść-wyjść możesz dokonać procedury diagnostycznej prawidłowości podłączenia czujnika wysokiego ciśnienia paliwa. W bloku Rodzaj emulacji wtryskiwaczy benzynowych znajdź auto na liście silników i wybierz auto, które przerabiasz. Jeśli nie znajdziesz go na liście, wybierz jedną ze standardowych emulacji. Standard. Emulacja uniwersalna. Jest najbardziej uniwersalną z emulacji. Standard V2. Emulacja uniwersalna 2018. Jest emulacją dedykowaną do silników produkowanych po 2018 roku. Standard Japonia. Emulacja uniwersalna opracowana dla aut od japońskich producentów takich jak Mazda, Honda, Toyota. Standard Ford USA. Emulacja uniwersalna dedykowana do silników Ford Flex Fuel z USA. Po wybraniu auta z listy, System Ekspercki Sky zasugeruje wymagane elementy dodatkowe systemu wtrysku gazu. Dla silnika Mazda 2.0 Active po 2016 roku wymagany jest zewnętrzny emulator zaworu pompy ZP w wersji ZP1.2OM. Oraz sterownik gazowy KMN Sky Direct w wersji RL. Następnie program zasugeruje właściwe, opracowane dla danego auta emulacje. W tym przypadku zalecaną emulacją na kanale pierwszym, emulacja pierwsza, jest emulacja EZP. Emulacja zaworu pompy paliwa Mazda 2.0 łamane na 2,5 Sky Active większe bądź równe 2016 dla emulatora EZP1 2OMY. Zostaniesz również poinformowany o ważnych informacjach w przypadku zastosowania emulatora EZP. Pamiętaj, ta emulacja wymaga podłączenia dodatkowego zewnętrznego emulatora. Uwaga! Pamiętaj, aby sprawdzić, czy zużycie benzyny nie jest zbyt niskie mniejsze niż 0,8 litra na 100 km podczas pracy na gazie z EZP. Zbyt niskie zużycie benzyny może uszkodzić wtryskiwacze benzynowe. Na ostatniej zakładce Start możesz wybrać, które z procedur zostaną wykonane podczas autosetapu. Autokonfiguracja. Procedura automatycznie ustawia podstawowe parametry konfiguracyjne niezbędne do prawidłowego działania systemu. Ilość cylindrów, źródło obrotów, typu układu wtryskowego. Autokalibracja. Procedura pozwala na prawidłowe dobranie parametrów sterownika gazowego oraz ustawienie początkowej dawki gazu podczas pracy na biegu jałowym, przygotowując samochód do testu drogowego, podczas którego następuje weryfikacja ustawień podczas jazdy. Autokalibracja posiada dwie opcje: przesunięcie, które zależy od typu wtryskiwacza gazowego. Parametr zmienia się automatycznie po ustawieniu odpowiedniego wtryskiwacza gazowego. Oraz wszystkie cylindry jednocześnie. Ta opcja powoduje wykonanie kalibracji na wszystkich cylindrach jednocześnie. Ta opcja przewidziana jest dla silników typu Full Group. Na samym dole okna Auto Setup jest umieszczony rejestrator, który działa również podczas procedury Auto Setup. Jego rozmiar można zmieniać chwytając kursorem za niebieską belkę nad rejestratorem. Ustawienia wyświetlanych przebiegów są takie same jak głównego rejestratora. W czasie wykonywania poszczególnych etapów procedury Autosetupu wyświetlane jest okno postępu z informacją o bieżącej fazie całego procesu. Autosetup. Może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli stwierdzone zostanie, że zamontowane są zbyt małe lub zbyt duże dysze. W takiej sytuacji użytkownik zostanie powiadomiony stosownym komunikatem. Po pomyślnym zakończeniu całej procedury, użytkownik jest informowany o konieczności sprawdzenia ustawień na drodze za pomocą komunikatu: Wykonaj jazdę w wybranym zakresie obrotów. Aby zebrać punkty pracy silnika podczas pracy na benzynie oraz na gazie. W czasie jazdy nastąpi weryfikacja ustawień modelu w zakresie niskich i średnich obciążeń oraz automatycznie zostaną naniesione niezbędne poprawki. Proces ten można przerwać ręcznie, klikając przycisk Przerwij weryfikację wyników auto-setup. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informację o publikacji kolejnej części. W następnym odcinku opowiemy Ci o zakładce Model, zakładka Kalibracja Model. Pozdrawiamy zespół Akademii KME.